Odkaz Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 9 sierpnia 2022 roku w Wilnie jedna z liderek białoruskiej opozycji poza granicami tego kraju, Swietłana Cichanowska, ogłosiła powstanie no, takiego swego rodzaju w cudzysłowie rządu tymczasowego, na czele którego sama zresztą stanęła. Unika zresztą oficjalnie nazywania tego gabinetu rządem, właśnie używa pojęcia gabinet tymczasowy, aby unikać tych porównań do rządu podległego Aleksandrowi Łukaszence. W skład tego nazwijmy to w cudzysłowie rządu emigracyjnego weszli m.in. Paweł Łatuszka, były białoruski dyplomata, były ambasador Białorusi w Polsce, podpułkownik Waleryj Sachaszczyk, były dowódca 38. Gwardyjskiej Brygady Desantowo-Szturmowej, podpułkownik Aleksander Azarał, były oficer Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Waleryj Kowalewski, były dyplomata. Oczywiście, Tutaj Svjetolana Cichanowska nakreśliła szereg zadań, które stoją przed tym właśnie w cudzysłowie gabinetem, czy też tymczasowym gabinetem pod własnym kierownictwem. No i oczywiście znalazły się tam takie postulaty jak doprowadzenie do wolnych wyborów prezydenckich, czy wyprowadzenie z Republiki Białoruś Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Niewątpliwie ta decyzja o powołaniu tego gabinetu tymczasowego przez Swietlanę Cichanowską jest jednym z elementów no, reakcji na. Narastający sprzeciw wobec jej przywództwa wśród białoruskiej opozycji. No, warto tutaj wspomnieć, że w maju 2022 roku powstało Forum sił demokratycznych Białorusi, którego liderzy otwarcie przecież podważają przywództwo Cichanowskie, no, na czele zresztą tego Forum sił demokratycznych stoją między innymi Walerii i Weronika Cepkałowie. Także tutaj zresztą wielu opozycjonistów białoruskich zarzuca. Cichanowski, że zbyt. Że, że zbytnio koncentruje się na wizytach zagranicznych, na brylowaniu na przysłowiowych salonach, że stała się taką swego rodzaju polityczną celebrytką. Natomiast zarzuty te są kierowane pod adresem zaniedbywania pracy oddolnej, pracy z działaczami politycznymi, społecznymi na Białorusi. Zarzuty są kierowane pod adresem Cichanowskiej o niewspółdziałanie z innymi ośrodkami emigracyjnymi. No i też, co warto zauważyć, po. 24 lutego tego roku zarzuty, zarzuty dotyczą kwestii no, takiego niezbyt dużego poparcia dla, dla Ukrainy, jak to twierdzi twierdzą chociażby niektórzy opozycjoniści białoruscy, czy też braku jednoznacznego potępienia Rosji jako, jako agresora. Co ciekawe, te, te zarzuty, o których właśnie powiedziałem, to nie tylko takie można, taka narracja formułowana przez działaczy Forum Sił Demokratycznych, ale także właśnie te zarzuty pojawiły się 9 sierpnia w, w Wilnie, bo warto zauważyć, że ogłoszenie tego gabinetu tymczasowego Cichanowskiej odbyło się w trakcie konferencji pod tytułem Nowa Białoruś. I tam szereg zresztą tych zarzutów pod adresem Cichanowskiej Padło. Warto podkreślić, że ten, to budowanie struktur takie bardzo szybkie, pośpieszne, pominięcie no, ważnych ośrodków opozycyjnych, takich właśnie jak Forum Sił Demokratycznych, jasno wskazuje, że, że, jest to, że są to działania absolutnie doraźne. No i co warto? Tutaj uwypuklić to fakt, że brakuje jakiejkolwiek kompleksowej strategii dotyczącej czy polityki zagranicznej, czy polityki bezpieczeństwa, czy współpracy z białoruskimi krajowymi ośrodkami opozycyjnymi, ze społeczeństwem białoruskim. Tutaj tak naprawdę jest to budowane na bardzo, bardzo niestabilnym, niestabilnych fundamentach, chociaż trudno mówić o jakichkolwiek właściwie tutaj fundamentach. Niewątpliwie Swietlana Cichanowska stara się ratować swoją pozycję. Która no, przez długi czas była budowana właśnie na wizytach zagranicznych na zachodzie, natomiast no, rzeczywiście ten, to zainteresowanie mocno osłabło w ostatnich, w ostatnich miesiącach, i niewątpliwie teraz czas na próbę konsolidacji różnych środowisk politycznych, emigracyjnych wokół, wokół tej polityk. Należy tutaj oczywiście podkreślić fakt zorganizowania tej konferencji Nowa Białoruś w Wilnie. Wiemy doskonale, że Litwa jest no, absolutnym awangardzistą, jeśli chodzi o politykę proamerykańską, bycie takim, no, można powiedzieć, amerykańskim junior partnerem w tej części świata. Wiemy to doskonale i po polityce antyrosyjskiej, i po polityce antychińskiej, którą Wilno prowadzi. Natomiast warto przypomnieć to, że Swietłanie Cichanowskiej dużego wsparcia udzielała polska dyplomacja, prawdopodobnie również także polskie służby specjalne podczas jej pobytów w Polsce. I warto dzisiaj zadać pytanie, czy było warto, czy to zaangażowanie państwa polskiego, polskich służb specjalnych, polskiej dyplomacji w te protesty na Białorusi w sierpniu i kolejnych miesiącach 2020 roku po wyborach, ówczesnych wyborach prezydenckich, czy to wszystko było po prostu potrzebne? Czy ten kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, który cały czas przecież mamy, który jest oczywiście jedną z pochodnych tego polskiego zaangażowania, czy to wszystko było po prostu potrzebne? Patrząc na zarzuty, które są kierowane, pod adresem Słowenii Cichanowskiej, przez emigrantów białoruskich, chociażby o nietransparentne zarządzanie środkami pieniężnymi przekazywanymi przez, przez zachodnich donatorów. No, warto zadać pytanie, co się, co się stało z tymi pieniędzmi, także przekazywanymi przez państwo polskie, przez polskie ośrodki pozarządowe, jak to wszystko było wydatkowane, czy jest to wszystko transparentne. No, dzisiaj jest tak naprawdę więcej pytań niż odpowiedzi w tym zakresie. Patrząc na tę całą skalę zaangażowania państwa polskiego w roku 2020, w roku 2021, no można dziś z perspektywy już odnieść to wrażenie, że właściwie nie, nie udało się osiągnąć żadnych realnych celów. Cała ta opozycja białoruska skupiona w Polsce, w, na Litwie jest absolutnie oderwana od realiów białoruskich, od tych miejscowych realiów. W, w swoim kraju i właściwie jest absolutnie niezdolna do zmiany jakiej, jakiejkolwiek sytuacji, w, czy to w aspekcie politycznym, czy w aspekcie społecznym na Białorusi. Tutaj, tak naprawdę, jeśli przyjrzymy się tej opozycji białoruskiej, która mieszka w Polsce, która jest w, w wspierana przez państwo polskie, to widzimy, że bardzo mocno koncentruje się na różnego rodzaju wewnętrznych sporach, na wzajemnych oskarżeniach. Na takiej wzajemnej rywalizacji, także rywalizacji, oczywiście o wsparcie finansowe ze strony czy to Polski, czy polskich organizacji pozarządowych, czy instytucji państwowych, widzimy, że tak naprawdę że tak naprawdę realnego przełożenia na sytuację na Białorusi, ci ludzie nie mają absolutnie żadnego. No i to oczywiście warto po raz kolejny zadać pytanie, czy polska polityka wschodnia powinna właśnie wyglądać w taki sposób, w jaki wygląda w ciągu ostatnich lat, chociażby biorąc, przez, biorąc tutaj jako przykład wspieranie takich postaci jak Swietłana Cichanowska. Dziękuję Państwu za uwagę.